Proszę oddać. Telefony są zabronione na lekcji. Ach, ta zasada jest lamerska. Mam nadzieję, że ekran się nie stłukł. O nie, jest kompletnie zniszczony. Bardzo przepraszam, musisz go sobie wymienić. Chyba będę wysyłać SMS-y na moim zniszczonym telefonie. Jeśli chcecie, by wasz telefon też tak wyglądał, załóżcie na ekran pęknięte szkło. Fajne, co? Misja wykonana. Co? Jak ty to zrobiłaś? Pan Smith miał chyba ciężki poranek. W takich sytuacjach puszczenie paru slajdów uczniom to plan idealny. Zostawiłem kabel w aucie. Zaraz wracam. Czekanie na nauczyciela wcale nie musi być nudne. Jak to złapiesz, dostaniesz piątaka. O, włączyłyśmy kserokopiarkę? Ekstra, co? Szybko, zeskanuj moją twarz. Nie mogę, to naprawdę zabawne. Wyglądam idiotycznie. Ej, pan Smith zostawił swojego laptopa. Myślisz o tym, co ja? Coś mi mówi, że te dwie uczennice nagle zrobiły się kreatywne. Witamy z powrotem. Mam już kabel. Podłączę go tylko do komputera i możemy zaczynać. Dziwne. Dlaczego mój laptop nie reaguje? Myszka się zepsuła. No co jest? Dosyć, wyrzucam to badziewie. Zaraz, przecież to nie ekran. Właśnie został pan wkręcony. Okej, to był całkiem pomysłowy kawał, ale wy dwie macie kłopoty. Ciekawe, czy muzyka wzmaga apetyt. Zjadłabym mnóstwo hot dogów. A jakie paróweczki świeże. Na koniec kapeczka keczupiku. I musztardka. Istne arcydzieło. Mniam. Prawie zapomniałam. Spójrzcie na te pyszności! Darmowe żarło! Nie powinienem! Żartowałem! He? Tomas! Wracaj tu, ale już! Co za pasibrzuch z niego! Tak lubisz hot dogi? To się okaże! Najpierw wezmę szpikulce. Teraz połóweczkę paróweczki. Idealnie. Teraz przebijamy paróweczkę od góry. I drugim od dołu, po długości. Złapcie szpikulec i polejcie keczupem. Lejcie od serca. Wygląda prawie jak ucięty palec. Tak Tomas pomyśli. Prawdziwy strzał w dychę. Palec mi uwaliło! A! Krew się leje na wszystkie strony! Ha? Z czego się śmiejesz? A! Przestań wreszcie! Sam zobacz! Nic mi nie jest! To parówka, widzisz? Całkiem cwane, nie? Szykowanie się na wyjście bywa stresujące. Ale się zmęczyłem. Która godzina? Hej! Chyba nie myślisz o pójściu. Do toalety? Zawodnicy proszeni są zająć swoje miejsca. Wygram ten wyścig. Ach tak, zobaczymy. No właśnie. Do startu, start. Bella na linii mety. Haha. Bella, nie! O, to nie fair. Ale ona mnie wkurza.
zasługuje na konkretnego pranka. Tylko jakiego? Będzie potrzebowała kluczyków. Trudno będzie je wyciągnąć z wody. Nalewamy. A żeby było jeszcze ciekawiej, odwracamy do góry dnem. I zsuwamy na stolik. Powodzonka. Lepiej już pójdę. Sprawdzę, czy wszystko mam. Ach, to moje klucze? Jak to się stało? Wyłaź. Nie! Muszę być szybka. I odwracamy. Ach, moja sukienka! I włosy! Moje wszystko! Chyba nigdzie dzisiaj nie pójdę. Żywcem go wypatroszę. Och! Tylko się przebiorę. Nie ma nic lepszego od przyniesienia nowego komputera. Idealnie pasuje do biurka. Co za połysk. Będzie nam razem bardzo miło. Przed nami długi dzień. Tylko to zetrę. Błyszczymy jak zawsze. Dzień dobry, komputerze. Trochę się zakurzyłeś. Mam dla ciebie coś wyjątkowego. A może wolisz to? Idealne miejsce. Hej, muszę się pouczyć. Nie teraz, jestem zajęty. Tylko chwilę. Nie ma mowy. Idź już stąd. Proszę, idealnie. Nikt nie może korzystać z komputera, co? To się jeszcze okaże. Umrze, jak to zobaczy. Łatwizna. Szkoda, że nie mam popcornu. Wisienka na torcie. Steven! Aaaa! Bella? Już idę. Co? To był wypadek. Co? Nie! O Boże, dlaczego? Mój komputer! Jak możesz się teraz śmiać? Przestań wyć! To wygaszacz ekranu. Jeszcze nigdy nie byłem tak szczęśliwy. Czy teraz mogę napisać pracę? Niech zobaczę choćby jedną ryskę. Oby to nie był błąd. Och, nie cierpię testów. Nic się nie nauczyłem. Patrzcie na nią. Dasz ściągnąć? Wyluzuj. Muszę być sprytniejszy. Ej, chciałeś coś? Nie licz na to. Pora na inny plan. I trzecią parę oczu. Czyli wścibską kamerkę. Fotka strzelona. Dobra, średnio wyszło. Ten to nawet nie patrzy, więc ujdzie na sucho. Widzę, że sobie radzisz. Oddajemy karteczki. Adam! Jednak nie zadziałało. Co ja sobie myślałem? Czas się kończy. Chyba trzeba strzelać. Chwila! Lana! Co? Patrz na to! Huh? Przebiłem policzek. Jestem hardkorem. Że co? O, chyba odpłynąłem.
Zadziałało! Lana padła,